No i kochani, po zbiórce, w lepszych nastrojach, w lepszych humorach, daliśmy radę. I co? I wracamy do domu i można powiedzieć następny dzień wygrany. Znowu się nie napiliśmy i nie popełniliśmy samobójstwa, nie strzeliliśmy sobie samobuja, kochani. I życie jest piękne. Życie jest piękne. To trzeba umieć żyć, wiecie? Tutaj do kasyna, o którym wielokrotnie mówiłem. Kiedyś grałem trochę w kasynie, ale powiem wam, nie mam recepty na szczęśliwe życie, nie? Co należy robić. Kochani, dajemy radę tak jak jest, bez kasynka i jakichś tam innych dodatkowych atrakcji, bo niestety powiem wam tak. I to też bardzo ważne, sobie zakonotujcie to albo zapiszcie. Obserwowanie mnie wam może tylko to potwierdzić, że trzeba w życiu pracować, nie? Powiem inaczej, trzeba coś robić. Albo zaufać całkowicie Bogu, ale nie powiem wam, że to sprawdziłem, ale jak coś robię, to i ten świat też coś robi dla mnie, nie? Samo to, że dzisiaj te swoje ogłupiałe ciało wziąłem i przyprowadziłem tutaj na to spotkanie, to już jest to, że coś zrobiłem dla siebie. Nie zostałem w domu i nie jęczałem. Ojejku, jak mi jest źle. Nie chce mi się żyć, chce mi się pić. Nie. Po prostu wziąłem się za działanie. I to działanie wykonałem. Zrobiłem dzisiaj obiadek mojej kochanej Niuni. No właśnie, może tak powinienem częściej mówić. Mojej ślicznej, kochanej Niuni. Zrobiłem obiadek. Pielemieny, wiecie co to jest? Pielemieny ze śmietaną i zrobiłem. Oczywiście kupiłem gotowe, ale przygotowałem to wszystko. I to jest ten plus. Ktoś mi powie, dlaczego tak ściemnia ten ekran, będę bardzo wdzięczny. Teraz będziemy jechać pod słońce, to ciekawe, czy to też, że on na słońce ściemnia, tak, możliwe.
czas zatrzymywania. Wiecie, dzisiaj rozmawialiśmy o czymś takim jak o liderowaniu, że nie ma w naszej wspólnocie autorytetów, świętych krów tak zwanych i tak dalej. I wam powiem tak, że jak się tak zastanowię nad tym, to rzeczywiście nie ma. Bo dla mnie autorytetem to mógłby być tylko człowiek, no, który jest taki jak Chrystus, tak? Czy ja takich spotkałem? Nie wiem, może. No jedź. Może spotkałem, ale ich i pojedziemy sobie te. Pojedziemy sobie Wisłostradą, słuchajcie. Bardzo chciałbym, powiem wam, bardzo chciałbym, nie tam. Po prostu tutaj trzeba się ostro wziąć do roboty. A jakiej roboty? Z kolanem. Trzeba wyeliminować pewne kwestie. RS. Dlaczego ja mam taką ciemną tą? Powiedzcie. Nie wiem, dlaczego mam taką... Jest przerwa. Gdzie to w ustawieniach znaleźć? Dlaczego takie ciemne robi ten? Dobra, nieważne. Wracamy do tych liderów. Takim liderem dla mnie na pewno był Wiktor. Wiktor Osiatyński. Takim liderem był, jest dla mnie Feluś. Ale czy ja się na nich wzorowałem? Dla mnie liderem to jest ktoś, komu bym wręcz zazdrościł sposobu bycia. Czyli człowiek na przykład, który jest mówcą. Który pomaga innym. A jednocześnie też i sam
fajnie sobie żyje. A nie tak po prostu, jakby to było z Markiem Kotańskim, że zginął śmiercią tragiczną. Właśnie. Dlaczego takich ludzi jak Marek Kotański zabrało? Kto mi może na to pytanie odpowiedzieć? Przecież pomagał ludziom, tak? Może to nie było do końca tak, jak myślimy? Może prawda była zupełnie inna? Jak się nieraz łapie na tym. Może właśnie liderami nie są wcale ci, których głośno w gazetach i w telewizjach, tylko ci prości ludzie, skromni, że nieraz giną w całkowitym zapomnieniu. Na ich pogrzeby przychodzi jedna albo dwie osoby. Jak Kazik Klawisz. No. Bez świateł, bez niczego mogę się przejechać. To już jest radość. Ograniczenie prędkości do 80 km. Czuję się, jakbym wyjechał z miasta. Piękne. Pomyślałeś sobie i jedziesz. Jest 80. Ciekawe, dlaczego oni zwalniają do 80. Coś tu musi być. Chyba teraz wszędzie są te czasowe. W bardzo dużo miejscach są pozakładane. To 70. Doszliśmy do pięknego tematu też, wielka prawda. Może liderami są ci cisi, cisi i pokornego serca, chyba tak się nazywa. Nie ci, o których trąbią głośno i wyraźnie. Ach, jak widzę, tak jak te słońce świeci, to powiem wam, że życie jest piękne. Odwirowałem się.
wracam do żywych. A jaka tego była przyczyna, że się tak fatalnie czułem? Prosta. Półtora tygodnia nie byłem na mityngu. I nawet po powrocie nie chciało mi się zacząć chodzić na mityngu. Słuchajcie, i na tym samym patencie ja zapiłem chyba. Wtedy po 15 latach. Przez 2 tygodnie nie poszedłem na meeting. I wracałem do domu, kiks. Mało co się nie rozwaliłem samochodem. Rozstanie z jakąś dziewczyną. Kłopoty finansowe. Lęki związane z jakimiś groźbami. I efekt był tylko, mógł być jeden. Zapicie, ucieczka. Ucieczka przed kim? Przed samym sobą. Uciekłem przed samym sobą.